tymczasem niezłe jaja. Tak? Niezłe jaja, będzie bardzo pięknie i delikatnie, bo to taka krucha materia. Drodzy Państwo, w naszym studiu pani Małgorzata Mateja, kroszonkarka, bardzo pięknie witamy. Pani Gertruda Kleman, również kroszonkarka. I pan Bogdan Jasiński, etnograf Muzeum Wsi Opolskiej. Wydawałoby się, że dopiero co mieliśmy środę popielcową, a tymczasem tak naprawdę trzeba już powoli przystąpić. Już Wielkanoc. Trzeba przystąpić do tych prac. Czy już w tej chwili robi się kroszonki? Robi się, cały czas się robi. Czyli to nie jest tak, że środa popielcowa, Wielki Post i nic nie robimy, my czekamy na w tej chwili robimy chwilę. Wydmuszki, także to w wolnych chwilach panie na pewno robią. Czyli trzeba jajka przygotować tak naprawdę. Oczywiście, tak. No, jajko musi być wydmuchane, wyfarbowane, musi być wysuszone porządnie. Mhm. Dopiero wtedy się drapie. Państwo są u nas nie bez powodu. Dzisiaj się rozpoczyna konkurs kroszonkarski, prawda? Tak. No właśnie, proszę coś więcej powiedzieć, bo to już jubileuszowy 25. Jubileuszowy 25 wojewódzki konkurs plastyki obrzędowej kroszonki opolskiej. Tak to się w pełni nazywa, ta inicjatywa nasza. I mamy oczywiście sponsora, bo to jest istotne w tym wszystkim, czyli ministra kultury i dziedzictwa narodowego już drugi rok z rzędu. Dzięki temu konkurs może mieć znacznie szerszą formułę. Mhm. Jak wiele osób tym razem przyjeżdża na ten konkurs? Bo to gdzieś około 160 do 180 osób się pojawia na tym konkursie, bo to jest impreza dwudniowa. W pierwszy dzień startują osoby dorosłe, w drugi dzień osoby młode, czyli dzieci i młodzież. Z całej Polski przyjeżdżają specjalnie? Nie, tylko województwo polskie. Tylko województwo polskie. No to sporo osób, znaczy, że jest moda, jest u nas ta tradycja zachowana. To nie ginie jednak, na szczęście. Z jednej strony tak nie ginie, ale z drugiej strony można zaobserwować taką dosyć niepokojącą tendencję, ale ona jest chyba związana w ogóle z czymś takim, co można zaobserwować w świecie. Czyli z tym, że ludzie się zamykają w sobie generalnie, albo w obrębie swojej rodziny i wolą spędzać czas w ten sposób, a nie na przykład spotkać się wspólnie i przy stole wziąć się. Tak, ale oprócz tego tutaj porozmawiać ze sobą, prawda? Bo tutaj raz do roku ci ludzie się spotykają i wymieniają te wszystkie doświadczenia. I jest taka troszeczkę, bym powiedział, tendencja właśnie tego zamykania się, w związku z tym też i spadkowa, jeżeli chodzi o... To nie znaczy, że tych osób jest mniej, które wytwarzają jajka. Bym powiedział, przepraszam, powiedziałbym, że nawet więcej. Mam ich mnóstwo, znam ich mnóstwo. Ale one robią to lokalnie po prostu. To ważne, panie też uczestniczą w konkursie, przyjeżdżają, wymieniają się doświadczeniami. Tak, chyba od lat, prawda? Tak, od lat już. Ja już od 80 roku pierwsze mówiłem w Gogolinie, jeszcze w WDK-u, jak WDK był tutaj, gdzie teraz radio jest, nie? Tam też był konkurs, no i później dopiero muzeum. I teraz od 20 kilku lat się spotykam. Od 92 roku. Od 92 się spotykam. Państwo mogą zobaczyć właśnie, jak wyrabia się. Właśnie ta różnica kroszonki. Na czym jeszcze są pisanki, prawda? I tak. Podobno właśnie, ja sobie wyczytałam, że na Śląsku Opolskim na przełomie XVIII i XIX wieku zdobiono głównie metodą batikową, tak? Czyli tak, to jest prawda. Prawda, etnograf potwierdza. Cóż to metoda batikowa? Proszę wytłumaczyć dla tych, którzy nie znają. Czyli pisanki, tak zwane pisankarstwo. To należy rozróżnić, bo bardzo często się przyjmuje, że mówi się w ten sposób potocznie, że wszystkie te jajka to są pisanki. To nie są pisanki, bo są kroszonki, krouszonki tutaj na Śląsku Opolskim, właśnie na Polszczyźnie, charakterystyczne, czyli drapane techniką rytowniczą za pomocą nożyków, tych pięknych panie nożyków, panie już które zaczynają. Was zaczynają. Tak. I są pisanki, czyli technika batikowa, na noszenie za pomocą specjalnych narzędzi, takich jak kiska, to coś takiego z rynienką, albo ze szpilka, za pomocą szpilki na noszenie wzorów wosku. I po naniesieniu kilkunastu tych wzorów, za każdym wzorem potem jajko się zanurza w barwniku, znowu wosk, barwnik, wosk. I na koniec, to jest skomplikowane. I na koniec trzeba to zetrzeć gorącą szmatką i otrzymamy dopiero pełny efekt kolorystyczny. Ale są jeszcze jajka trawione kwasem. Kwasem albo z kapusty, albo kwasem z kiszonych ogórków. To była ta tradycyjna, naturalnie. A dzisiaj nawet kwasem solnym. I oklejanki, które przyjechały do nas z Mazowsza. Tam panie podpatrzyły tą technikę, oklejanie za pomocą sitowia. Też się już rozprzestrzeniła ta technika u nas. Panie w tej chwili kroszonki. Skrobią, tak? Właśnie. Tak, skrobią. Takie jajko jak długo powstaje? Taka kroszonka. No ja tak muszę poświęcić na takie małe jajko do
do 2 godzin. No to jest trochę czasu. Na samo skrobanie, bo czym jajko jest większe, czym drobniejszy wzór, no to dłużej. Mhm. Niektóre panie nawet 4-5 godzin. Skrobę jakieś takie wzory. A propos wzoru, bo to jest jakaś też tradycja. Podobno te motywy roślinne są na kroszonkach najczęstsze. Tak, roślinne, kwiatuszki, szlaczki. No i jajko też się dzieli albo na połówkę, albo na trzy. No ja bardzo lubię na 3 części. Bo to mi się tak fajnie skrobi. Górę, dół, środek. Nie ma filozofii. Tak, chyba tak. Nie. Bardziej nie. W układzie pionowym. Pionowym, tak. Nie poziomym właśnie. Jajka w ten sposób, albo na 3. Są głównie w układzie pionowym robione. Szlaczki jeszcze. Moja ciocia to robiła taki malutki szlaczek i tu był jeden kwiatuszek, ogonek i listeczek. Tak na początku. No a teraz to już jest taka drobizna, że... Pani też ma swoją ulubioną? Znaczy nie mam stałej... Praktycznie każda kroszonka jest inna, choćby się kilkaset zrobiło sztuk, to i tak będzie każda inna, ale powracając do podziału tych jajeczek, to jeszcze jest taka też opcja znikąd donikąd. Czyli, no, żeby to jaśnie wytłumaczyć, po prostu ktoś, kto weźmie to jajko już wyskrobane, nie jest w stanie powiedzieć, określić, gdzie, nawet ja robię takie jajko, gdzie zaczęłam, a gdzie skończyłam. Mhm. Bo tutaj podział wianuszka, takie czy rozetka do góry, jak tam można zobaczyć, to jest takie, no, już ułatwiona sprawa. Ale jeżeli chodzi o takie znikąd donikąd, jest bardzo mało takich jajek, bo to wymaga troszeczkę i myślenia przy tym, żeby jednak tę kompozycję przy już dojściu do finalnego kwiatuszka, czy tam łodyżki, listeczka, jednak miało swoje miejsce i zajął odpowiednią powierzchnię. To musi być wydmuszka, nie może być po prostu jajko gotowane albo surowe? Cały czas żeśmy robili gotowane. No surowe nie za bardzo. Gorzej jak się stłukło po latach, oj! No te gotowane jajka to się bardziej zamamywały, bo to zawsze to jajko było mokre, nie? Dopiero jak się wysuszyło, tam zostały taki bursztynek, nie? To żółtko takie suche. Ale jak nieraz pękło, to no, też było niestety. A ja zapytam o kolory, bo ja pamiętam z lat dzieciństwa z mamą i z babcią w łupinach cebuli barwiło się jajka. To też tak miałeś. To jest najbardziej naturalny sposób, metoda w ogóle barwienia, bezpieczna. No i uzyskuje się bardzo szeroką gamę cienia tych kolorów. Od takiego naprawdę czekoladowego, najbardziej intensywny, aż po taki miodowy nawet kolor. I rzeczywiście są bardzo piękne te odcienie tego koloru. No ale to jest tylko jeden kolor, nie? Ale żeby zaimponować bogatą paletą barw, dokładnie, trzeba to po prostu ubogacić poprzez środki, no, chemiczne niestety, barwniki do tkanin, ale za to jakość tego jajka, barwa, no, jest niezniszczalna praktycznie. Kilkadziesiąt lat można trzymać takie jajko, no właściwie wydmuszka. Ale skorzystajmy z tego, że mamy etnografa, bo kiedyś kolory miały znaczenie podobno, prawda? Mają. Tak, i mają nadal. Jak to było? Jak przecież pani mnie brakuje, prawda? No właśnie, to jajko. Mnóstwo ich jest na całym świecie. I te panienki przygotowują te jajka przed świętami Wielkiej Nocy. Jeżeli panna cieszy się dużym wzięciem, no to tych jajek całe mnóstwo trzeba wykonać. Albowiem kawalerzy, którzy przychodzą do niej w poniedziałek wielkanocny, oblewają je wodą, a w zamian za oblanie wodą trzeba obdarować jajkiem. I teraz ta kolorystyka jest tu bardzo istotna. Oczywiście czerwień, kolor życia, miłości, to jest najistotniejsze. Jajko to w podarunku otrzymane, ale może być też z wierszykiem. Tutaj nie wiem, czy akurat są na tych jajkach jakieś tematy wierszyków, ale wierszyk zamieszczony zachęcający tego kawalera do odwiedzin, prawda? Albo nie. Albo nie. No ale właśnie, raczej czarne tak. Jajko to chyba zły omen. Czarne nie. Nie? Czarne właśnie... Niebieskie. Szacunek, nie, też szacunek. Czarny szacunek dla wójta na przykład, czy dla księdza, nauczyciela, osób starszych, mężczyzn starszych, ale jajko żółte. To jest to coś, co jest wysoce niepożądane. I jeszcze jajko surowe, które zamieszczała na przykład panna znienacka w kieszeni kawalera. Jedno uderzenie i już wiadomo wszystko. Bardzo dziękujemy. Rozumiem, że na ten konkurs... Będzie okazja, tak. Na pewno, na ten konkurs można przyjść i popodglądać to, co panie robią. Czyli dziś i jutro, dziś tak? Muzeum Wsi Opolskiej. Zapraszamy serdecznie. Uczestników oczywiście tak samo zapraszamy. Bardzo pięknie państwu dziękujemy za wizytę.